Siemanko, pokażę nową solo metodę modowania pojazdów z RC Bandito. Jak widać, odrodziłem się w bunkrze, bo trzeba ustawić sobie odrodzenie na bunkier. Korzystamy z swobodny tryb celowania, niekoniecznie. Może być też asystowany, byleby ten, do którego dołączamy, miał inny tryb celowania. Potrzebujemy apartament Eclipse Tower, w którym można zmienić wystrój mieszkania lub biuro Securo Surf. Tam też można zmienić wystrój. Ustawiamy sobie dołącz do gry do kogoś z innym celowaniem. Na PS-ie to można sobie, no oczywiście, podwójnego PS-a łatwo ustawić, a na Xboxie najlepiej, jak się doda gościa z innym trybem celowania jako ulubiony znajomy. Wtedy nie będzie trzeba go szukać w liście znajomych, tylko będzie pierwszy tam zaraz w tych liście znajomych naszych. Dobra, teleportuję się teraz do biura. Rozpoczynam akcję koło biura, dołączam do kogoś z innym celowaniem, pierwszy komunikat potwierdzam, drugi anuluję. Żeby się upewnić, że on ma na pewno inny tryb celowania, to dołączamy do niego jeszcze raz i nam się zmienia automatycznie na powiadomienie o innym celowaniu. To ten komunikat anulujemy. Dobra, wchodzimy do biura, mało ludzi, trochę będzie problem pewnie z napadem. Tu w biurze tak, wyciągamy telefon, wchodzimy w zakładkę szybka akcja, wybieramy napad, potwierdzamy, że chcemy go rozpocząć, otwieramy interakcję, wchodzimy na wystrój biura i jak będzie nas ładowało w chmury, klikamy raz X lub A, żeby zmienić ten, wejść na podgląd tego biura, to jest wystrój biura. Tu kliknę raz, to na dole widać, tam po prawo pisze, będzie podgląd, nie kupujemy, tylko będziemy podglądać. Ale najpierw zakładka, szybka akcja, napad, dołącz bezpośrednio do lobby, otwieramy wystrój biura, no i tu musimy niestety chwilę poczekać, aż nas będzie ładowało w chmury, znaczy wczytywało gdzieś tam do napadu. Może warto nawet tu sobie dobieranie graczy otworzyć, nie wiem, może byłoby szybciej. O, mam ładowanie, potwierdziłem, nawet do góry po lewo został mi kawałek tej interakcji, teraz dołączam do kogoś z innym celowaniem. Pierwszy potwierdzam, drugi anuluję. Jestem u niego w mieszkaniu, a nie mam minimapy. Gdybym szybciej dołączał do gościa z innym trybem celowania, to bym tu spadł gdzieś poza teksturę w tym jego mieszkaniu. Ale nie mam minimapy i taki potrzebny jest nam efekt. Teraz teleportujemy się pod arenkę. Tutaj, jak mówiłem, no trzeba mieć zmodowane RC Bandito i pojazd, który chce się zmodować, a jeżeli ktoś nie ma modowanego RC Bandito, a ma na przykład zablokowany kolor chromowany, aby chciał, to może sobie na Bandito założyć i przenieść to na inny pojazd. Bo na Bandito można jest do kupienia normalnie, nie trzeba jeździć wyścigów, żeby go odblokować.
teraz tutaj tak, wsiadamy w pojazd, który będziemy modowali. Kurwa, nic tu nie ma ciekawego. Dobra, niech będzie ten scramjet. Lipad w prawo, wjeżdżamy na warsztat. So, what's up? What are we doing then? Wyjdź z pojazdu. Podchodzimy do Bandito. Lipad w prawo. Opuść warsztat, wsiadamy z powrotem do pojazdu i tutaj tak, trzymamy wciśnięty guzik pauzy. Jak klikniemy D-pad w prawo, puszczamy od razu, niemal jednocześnie. D-pad w lewo oznacza się i puszczamy tą pauzę. Trzymam wciśnięty ten guzik, klikam D-pad w lewo i puszczam tę opcję. Ekran mi się zrobił taki rozmazany, tak powinno być. Zamykam tą pauzę. I autko stoi zmodowane. Teraz, żeby je zapisać, wystarczy w nim zmienić w nim cokolwiek. Może też być tak, że Wam się nie pokaże właśnie ten obrazek pauzy, tylko będzie animacja wyjazdu i sam czarny ekran. I to też jest dobrze. Nie musi być wcale ta pauza. To zależy, jak się trafi. No niestety, żeby zmodować sobie kolejne auto, trzeba powtórzyć te kroki tam w biurze lub w apartamencie, że dołączamy do kogoś do napadu. Klikam, no te kroki w tym biurze, co pokazywałem. Wybieramy zakładkę napad, jak nas wciąga, to zmieniamy ten, wchodzimy na podgląd tego wystroju wnętrz i dołączamy do kogoś z innym celowaniem. Pierwszy potwierdzamy, drugi anulujemy. Teleportujemy się pod arenę i tu robimy to, co pokazywałem. Teraz tylko nie wiem, czy trzeba koniecznie wrócić do bunkra teraz, czy nie. Ale to nie jest, nie trwa to długo. Można wrócić do bunkra, teleportować się z powrotem do mieszkania, czy do biura. Te kroki powtórzyć. Także no, metoda jest łatwa, w miarę szybka. Dawno nie było nic z Bandito. Zwłaszcza solo, był potrzebny nam cały czas znajomy. Że to na tyle, można sobie dalej modować furki, zanim zostanie to znowu spaczowane. Elo.